Pora na przegląd najważniejszych informacji mijającego tygodnia. To jest Studio Grupy Orlen. Zapraszam na nasz program informacyjny. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry. To najważniejsze tematy dzisiejszego wydania. Orlen przyznał stypendia dla uczniów z Płocka i powiatu. Wolontariusze dla dzieci w szpitalu. Ogrody światła w prezencie dla mieszkańców Płocka. 1 grudnia w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Płocku odbyła się uroczystość wręczenia aktów stypendialnych dla najzdolniejszych dzieci z Płocka i powiatu płockiego, oczywiście wśród tych, które zgłosiły się do nas w ramach programu Mam pasję powyżej średniej. Orlen za pośrednictwem Fundacji Orlen Dar Serca wsparł uczniów już po raz 9. Akty stypendialne z rąk Marii Sosnowskiej, członka zarządu do spraw inwestycji i zakupów, otrzymało 134 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. O stypendia mogli ubiegać się uczniowie, którzy są zameldowani w Płocku lub powiecie płockim na pobyt stały, osiągnęli na świadectwie szkolnym za rok 2016-17 średnią na poziomie minimum 4,3, a także wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami artystycznymi, sportowymi lub naukowymi. Moim zainteresowaniem, największą pasją od 8 lat jest gra w siatkówkę. Od 8 lat gram w klubie Mux Volley Płock. I myślę, że to właśnie osiągnięcia, które zdobyłam razem z dziewczynami z klubu, pozwoliły mi osiągnąć stypendium. Jest to wielka pomoc nie tylko dla stypendystów, ale także dla rodziców, którzy mogą zainwestować dodatkowe pieniądze w swoje dzieci, w swoje pociechy. Uczniowie dotychczasowych drugich i trzecich klas gimnazjów otrzymają stypendium w wysokości 200 zł miesięcznie, natomiast uczniowie szkół średnich 300 zł miesięcznie. Moją pasją jest sport. Uprawiam od półtora roku kickboxing w klubie UKS Sanda Płock u wspaniałego trenera Piotra Paśnika. Mam wiele osiągnięć. Stypendium pozwoli mi na rozwijanie swoich pasji, dlatego że uczę się również wielu języków, między innymi francuskiego od wielu lat. Mam również certyfikat znajomości tego języka. Stypendium umożliwi mi wyjazd na wymianę do Francji. Staram się uczyć jak najlepiej, żeby osiągać wysokie średnie naukowe, bo chciałbym dostać się do jak najlepszej szkoły. Stypendium jest, myślę, że dosyć wysokie. Pomoże mi to rozwijać swoje zainteresowania. Moją przyszłość wiąże ze sportem. Chciałbym być zawodnikiem prestiżowej Federacji Sztuk Walk UFC. Niespodzianką przygotowaną przez PKN Orlen dla uczestników uroczystej gali był koncert zespołu The Miecze, który zaprezentował popularne utwory muzyki rozrywkowej w nietypowych aranżacjach. Podczas gali wystąpili nieprzypadkowo. Pasją dwójki młodych artystów jest muzyka, dzięki której zdobywają pierwsze nagrody na najważniejszych konkursach muzycznych w kraju i poza granicami. W ciągu 9 lat trwania programu stypendium otrzymało blisko 1300 uczniów na łączną kwotę ponad 3 milionów złotych. Rozpoczęli pracę jeszcze we wrześniu. Potrzebowali kilku tygodni na wyremontowanie dwóch pomieszczeń, a potem sami zaprojektowali wnętrza. Mowa o pracownikach Orlenu, którzy w ramach firmowego wolontariatu zadbali o świetlice dla dzieci, które przebywają na dwóch oddziałach szpitala na Winiarach. W krótkim czasie dwa szare i smutne pomieszczenia zamieniły się w niewielkie, acz kolorowe pokoiki, które swą radosną aurą mają choć na chwilę odmienić szpitalny los małych pacjentów. Jedna świetlica powstała na oddziale chirurgii dziecięcej, natomiast druga świetlica została stworzona na oddziale pediatrii. Wolontariat Orlenu polegał na przygotowaniu wizualizacji dwóch sal, dwóch świetlic oraz na realizacji tych naszych projektów. W tą realizację było włączone odświeżenie ścian świetlic łącznie z sufitami i podłogą poprzez dekorację tych ścian oraz wyposażenie w zabawki dla małych pacjentów naszego szpitala. Dzięki paniom i panom z wolontariatu Orlenu udało się w krótkim czasie stworzyć fajną, ładną świetlicę nowocześnie wyposażoną dla dzieci. Ja w imieniu swoim, całego personelu oddziału i oczywiście dzieci bardzo, bardzo dziękujemy za pomoc. Bo sobie nie wyobrażam, żeby dzieciaki nie miały takiego miejsca do zabawy. My mieliśmy oczywiście, ale teraz jest piękne, kolorowe i jesteśmy bardzo wdzięczni, zobowiązani Państwu, że wspomogliście nas.
Oficjalnego otwarcia obu świetlic poprzez symboliczne przecięcie wstążki dokonał Krystian Pater, członek zarządu Orlenu do spraw produkcji wraz z dyrektorem szpitala Stanisławem Kwiatkowskim. Nieprzypadkowo wydarzyło się to 5 grudnia, gdy na całym świecie obchodzony jest Dzień Wolontariusza. Dzień Wolontariusza. Chciałem przede wszystkim wolontariuszom serdecznie podziękować, prosić o jeszcze. Pamiętajcie, że to, co dajecie w tych akcjach, to zawsze do Was powróci. To nas ubogaca. Zawsze po takiej akcji, w której również też uczestniczę, wychodzę bardzo zadowolony. Życzę Wam wszystkim takiego poczucia dobrze spełnionego obowiązku, ale dania właśnie czegoś od siebie, tak za darmo, tak właśnie z dobrego serca. Wszystkiego dobrego. Dokonania wolontariatu Orlen są imponujące, a każdy z wolontariuszy powinien być dumny ze swojego wkładu w ten projekt. Najważniejsze jest jednak to, co trudno ubrać w statystyki – emocje, uśmiech i zmienianie najbliższego otoczenia na lepsze, zwłaszcza gdy dotyczy ono dzieci, chorych czy środowiska naturalnego, więc również i nas samych. Już za 2 dni Wzgórze Tumskie rozbłyśnie na kilkanaście dni baśniową mocą ogrodów światła. Nie zabraknie też wielu niespodzianek dla dzieci i całych rodzin, dlatego zapraszamy serdecznie w najbliższą sobotę na plac Narutowicza, a potem na Wzgórze Tumskie. Tam na pewno poczujecie magię nadchodzących świąt. Pięknie i kolorowo było już przed rokiem, a Puszczanie nominowali Płockie Ogrody Światła do jednego z najważniejszych wydarzeń w roku. 9 grudnia zapraszamy od godziny 14 na plac Narutowicza. Na dużych i małych będą czekały m.in. warsztaty rzeźbienia w lodzie, możliwość zrobienia ozdób choinkowych, konkursy na scenie i oczywiście Mikołaj z reniferami. O 17 Wzgórze Tumskie zamieni się w najpiękniejsze miejsce w Płocku. W tym roku na szczególną uwagę zasługuje sama iluminacja. Iluminacja jest dedykowana projektowi, jest specjalnie stworzona dla Płocka z myślą o Wzgórzu Tumskim. Będzie to wyjątkowa iluminacja, która przeniesie naszych odwiedzających gości w krainę lodu. Zmierzając w stronę Płockiej Katedry i spacerując po alejkach wokół, będzie można zobaczyć świetlną karuzelę, zamek i komnatę Królowej Śniegu, bramy śnieżne czy lodowy ogród. Warto zobaczyć to na żywo, bo Płockie Ogrody Światła staną się przez najbliższe dni zimową wizytówką dawnej stolicy Polski. Tradycja w firmie została podtrzymana. W okres przedświąteczny na stałe wpisał się już kiermasz ozdób i prac wykonanych własnoręcznie przez osoby niepełnosprawne z domów pomocy społecznej i warsztatów terapii zajęciowej z Płocka i okolic. Kupując oryginalne, przygotowywane przez ostatnie miesiące małe świąteczne rękodzieło, pracownicy wspomagają placówki sprawujące opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Efekty ich pracy będą prezentem lub ozdobą niejednego świątecznego stołu. W czwartej edycji akcji Odblaskiem po oczach Anwilowi wolontariusze wspólnie z policjantami z Komendy Miejskiej Policji oraz zawodnikami drużyny koszykówki Anwil Włocławek odwiedzili 11 szkół podstawowych z okolicznych gmin, m.in. z Brześcia, Fabianek oraz Lubania. Dotychczas Anwil przekazał dzieciom z 54 placówek, w tym z 37 przedszkoli publicznych oraz 17 szkół podstawowych i gimnazjów mieszczących się we Włocławku i okolicach, w sumie niemal 21 tysięcy opasek odblaskowych i prawie 3 tysiące kamizelek. Zapraszamy do udziału w świątecznej akcji wolontariatu Orlen. Zostań pomocnikiem świętego Mikołaja, spełnij marzenia. Już jest dostępna lista marzeń dzieci, które napisały krótki list do Mikołaja. Wystarczy wejść na stronę wolontariatorlen.pl. Szczegółów szukajcie także w intranecie. Trzeba się zalogować, wybrać dziecko wraz ze wskazanym marzeniem i po prostu je spełnić.
Po raz pierwszy we Włocławku odbyła się konferencja Innowacje w przemyśle chemicznym. Organizatorem odbywającego się na przełomie listopada i grudnia wydarzenia była Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Gospodarzem tej konferencji była spółka z naszej grupy kapitałowej Anwil. Polska Izba Przemysłu Chemicznego zaprosiła przedstawicieli branży do dyskusji na temat innowacyjności jako kluczowego kierunku rozwoju polskiej chemii. Zakres tematyczny dwudniowego spotkania był szeroki, od innowacji procesowych i produktowych, aż po zarządzanie innowacjami i nowoczesne systemy wspierające podstawową działalność. Naszym zdaniem innowacyjność to lokomotywa dla przemysłu chemicznego. Jest to nieodzowny element rozwoju chemii. Chcemy ją prezentować, chcemy ją promować. Dobra prezentacja rozwoju innowacyjności w chemii to dobra promocja chemii. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania wykładu przedstawicieli takich spółek jak Syntos, PCC Rokita czy Grupa Azoty, a także naukowców z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Politechniki Śląskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Instytutu Chemii Przemysłowej. W sekcji piłki ręcznej Wisły Płock muszą radzić sobie z bieżącymi kłopotami, ale nie oznacza to, że nie myślą o przyszłości, tej najbliższej, czyli nowym sezonie. A w nim poważnym wsparciem drużyny, która chce znaczyć coś więcej niż tylko bycie dominantem lokalnego podwórka, ma być Ziga Mlakar. Dzięki klubowej telewizji możemy poznać bliżej słoweńskiego rozgrywającego. Poza krótkim epizodem w Mariborze Branik 27-letni Ziga Mlakar całą swoją karierę spędził w celi Piwowarna Lasko. W wiślackiej koszulce występy rozpocznie od nowego sezonu. Leworęczny rozgrywający z klubem związał się 2-letnim kontraktem. Past I played with some these players. Żabić is also from Celje. I played with Shimeivic. I know Terbohia, who played in Maribor. So we played each other a few years ago. So I know a few players directly and other players I know from the matches. Mlakar jest najlepszym strzelcem Celje w bieżącej edycji Ligi Mistrzów. Zanim z gry na kilka tygodni wyeliminowała go kontuzja, rzucił 36 bramek. W sezonie 2015-16 zdobył ich 60, a w poprzednim 48. Kolejnym piłkarzem, który nieraz jeszcze zachwyci kibiców płockiej Wisły, jest Lovro Mihic. Ten sezon, jeszcze trzy sezony zostałem w Wisły. Bardzo mi miło, bo tutaj dostałem szansę. Chcę dać jeszcze więcej, co mogę do zespołu. Myślę, że zespół i klub ma dobry plan do przyszłości. Możemy pokazać to im i wierzę w to. Jak przekonuje Wisła TV, Lovro Mihic to prawdopodobnie najszybszy skrzydłowy w Polsce. Bez wątpienia jego atutem jest też waleczność. I jedno, i drugie. Przyda się Orlen Wiśle Płock na krajowych i europejskich parkietach. Zmieniamy dyscyplinę, teraz piłka, ale nożna. Za oknem śnieg, a oni grają i to mecze rundy wiosennej. Skoro tak, to nadszedł czas spotkań rewanżowych. Do Płocka przyjechała Arka Gdynia, a kibice po ostatnich 4 porażkach gospodarzy pytali, czy Arka zatopi się w Wiśle, czy raczej popłynie wartko z nurtem rzeki w kierunku Trójmiasta z 3 punktami na pokładzie. Tym razem piłkarze Jerzego Brzęczka wyszli na swoje boisko, jak po swoje 3 punkty, których gospodarze meczu nie mieli zamiaru oddać, choć sytuacji było więcej niż wskazuje na to wynik spotkania. 2-0 też musi cieszyć. I think we make an amazing game today. All the team, 11 players plus people who come from the bench, we make very, very good game. And that's what I can say today. We was a team, we was together. We fight together, we fight everybody until last minute. Przed Wisłą spotkanie z Wisłą w Krakowie. For sure will be hard game. For sure for all the team will be hard game, but we have to fight like today. If we go like block like a team, for sure we can take points there. Mecz z Wisłą w niedzielę, w środę do Płocka przyjedzie Sandecja i ten rok Wisła zakończy spotkaniem z Legią 16 grudnia w Warszawie. Wyczerpaliśmy listę tematów, jakie przygotowaliśmy dziś dla Państwa, ale kolejne wydanie Studia Grupy Orlen oczywiście już za tydzień. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.